Byłaś kiedyś w sytuacji, w której masz teoretycznie dobry kontakt z facetem, piszecie ze sobą i wszystko powinno dążyć do randek, kolejnych spotkań, ale on dosłownie zamienia się w mgłę. Jego odpowiedzi są ogólnikowe, możliwość spotkania jest, ale jej nie ma. A prędkość odpisywania mogłaby wskazywać, że ma internet na korbkę, bo mimo, że napisałaś 3 dni temu, on nie kwapił się, żeby odpisać. Ale nie martw się, bo w dzisiejszym odcinku podpowiem, jak przyspieszyć mu internet i sprawić, aby wyszedł z mgły. A skoro mówimy o przyspieszeniu internetu, to partnerem odcinka nie może być nikt inny jak Plus, lider sieci 5G w Polsce. Pierwszy powód, dla którego facet zamienia się w mgłę, jest taki, że, kolokwialnie mówiąc, macie w garści. Ten scenariusz przydarza się nam, kiedy poznajemy kogoś naprawdę super, na kim naprawdę zaczyna nam zależeć. Wtedy każdy dzień i godzina, każdego dnia, wydają nam się idealne na spotkanie, nawet kiedy nie są. To trochę taki scenariusz, jakbyś od 6 lat próbowała umówić się do fryzjera, który czesze Jennifer Lopez i pewnego dnia on zadzwonił, powiedział, że zwolnił mu się nagle termin w środę o 3 w nocy. Nieważne, co wtedy robisz, rzucasz wszystko, żeby mieć ten cholerny termin i iść do tego fryzjera, nawet jak tego dnia masz ślub siostry, czy rozmowa o podwyżkę w pracy. Podobny schemat zachowań lubimy przenosić na sytuację, w której jakiś facet naprawdę wpadnie nam w oko. Kiedy on napisze coś w stylu, może będę wolny w przyszłym tygodniu, to się spotkamy, a ty odpisujesz, jasne, mam wolny poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę i niedzielę. Nawet jak nie masz, to stwierdzasz, że jest to mniej ważne, bo ten facet serio ci się podoba, więc jakiekolwiek czynności mogą poczekać lub przesuniesz je na inny dzień. Well, guess what? Facet to widzi. Jeżeli przeprowadzasz komunikację w ten sposób, facet dostaje jasny komunikat na zasadzie ta laska jest już na każde moje zawołanie, więc mogę odstawić ją na półkę. Jak akurat będzie mi się chciało, albo mi się o niej przypomni, to będę w stanie w każdej chwili ją z tej półki zdjąć, bo i tak jest mega napalona. Trochę jak ten stary słownik od angielskiego, który bierzesz do ręki raz na rok. Tym samym zamienia się w mgłę i odpisywanie czy spotykanie się z tobą traktuje jako niski priorytet, bo i tak jesteś dla niego pewniakiem, który będzie mógł dać na listę rezerwową, do którego jak napisze w piątek o północy, że siedzi w knajpie na mieście i mu się nudzi, no to i tak przylecisz jak ta głupia. Aby tego uniknąć, nie bój się komunikować, że czyjaś oferta albo sposób komunikacji jest dla ciebie not good enough. Jeżeli facet pyta się, czy masz jakieś plany na przyszły tydzień, to nie bój się spojrzeć w swój kalendarz i odpisać, że musi być bardziej konkretny, bo masz już porobiony dużo planów. Jeżeli chce się spotkać, musi powiedzieć kiedy, gdzie dokładnie, żebyś mogła sprawdzić, czy masz wtedy faktycznie czas. Jeżeli realnie nie masz czasu, nie rzucaj wszystkich swoich dotychczasowych planów, żebyś mogła spotkać się z tym facetem, tylko napisz mu tę oto wiadomość. Wiesz co, ten tydzień nie bardzo, ale może następny? Mam wolną środę i czwartek. Realnie żyjąc i będąc normalnie zajętą osobą, będziesz rysować się w głowie faceta jako ta, o którą trzeba troszkę powalczyć, żeby się spotkać. To trochę tak jak wybieranie specjalisty na znanym lekarzu. Bardziej prawdopodobne, że wybierzemy tego specjalistę, który ma jeden wolny termin na przestrzeni następnych 2 tygodni, niż tego, który ma dostępne wszystkie możliwe terminy na przestrzeni następnych 2 miesięcy. Pokazuje to, że ten ktoś realnie coś robi w życiu, a przez to ma większą wartość i bardziej doceniamy ten czas, który będzie nam faktycznie umożliwiony na spotkanie się z nim. Wyobraź sobie, że wchodzisz do sklepu i zanim w ogóle zbliżysz się do półek z produktami, przychodzi do ciebie sprzedawca i mówi: lepiej nic nie ukradnij, mamy tutaj monitoring. Jak byś się poczuła? Jak przestępca! Mimo, że nic nie zrobiłaś, nic nie ukradłaś, ani nic nie zrobiłaś. Potem, za każdym razem wchodząc do tego samego sklepu, ponownie wraca do ciebie to negatywne uczucie, które odczuwasz, mimo że przecież nic nie zrobiłaś do cholery. Koniec końców zaczniesz omijać ten sklep i wybierać ten, w którym nikt na starcie nie potraktował cię jak przestępcę. I podobny mechanizm stosujemy w randkowym świecie. Kiedy na samym początku zaczynamy się z kimś spotykać czy randkować i ten ktoś zaczyna nam się podobać, no to lubimy wtedy tak z dupy, najczęściej na bazie poprzednich negatywnych doświadczeń, powiedzieć coś w stylu: mam nadzieję, że nie bawisz się moimi uczuciami. Jak mnie krzywdzisz, to cię zabiję. Chciałam tylko, żebyś wiedział, że nie jestem dziewczyną na jedną noc. Ta komunikacja powoduje, że spoko facet poczuje się jak przestępca, mimo że nic nie zrobił, a prawdziwy przestępca, który faktycznie tak robi, i tak będzie miał to w dupie i tak to zrobi, bo umówmy się, czy jakbyś powiedziała prawdziwemu złodziejowi, żeby przypadkiem nie okradał twojego domu, to on by tego nie zrobił? No nie. Jeżeli będziesz mówić, że są takie paskudne, wredne typy, które nie odpisują i masz nadzieję, że on tak nie będzie robić, to facet od razu będzie w jakiś sposób odczuwał negatywne emocje, pisząc z tobą, bo będzie czuł, że robiąc to jest oceniany. I tym samym możemy niejako wywołać wilka z lasu i spowodować, że facet faktycznie przestanie nam odpisywać, bo skoro już został oskarżony o kradzież, to równie dobrze może coś ukraść.
Nie oskarżaj o zachowania, na które nie masz żadnego dowodu. Zawsze zakładaj, że ktoś nie ma złych intencji, chyba że faktycznie przyłapiesz go na gorącym uczynku. I wzmacnij pozytywne zachowania. Komunikuj, co lubisz, co ci się w kimś spodobało. A zadziała to pozytywnie. Zadziała pozytywne wzmocnienie, czyli że doceniasz te dobre rzeczy, a nie dopatrujesz się tych złych. Jeżeli wiesz, że jest zajęte, a mimo to znalazł tę chwilę, żeby do ciebie napisać, możesz to podkreślić, a następnie dodając: wow, fajnie, że znalazłeś czas, żeby napisać do mnie z pracy. Chyba może ci się naprawdę podobać. Albo jeżeli napisał sam z siebie rano z pytaniem, jak ci się spało, możesz napisać: fajnie, że napisałeś. Początek dnia od razu lepszy. Drobne podkreślenia, które pokazują, że zrobił coś fajnego, będą powodować, że SMS-ując z tobą i robiąc te rzeczy, będzie czuł się dobrze, będzie czuł dobre emocje, będzie to wzmacniało w nim chęć czynienia więcej dobra, dlatego pamiętaj, pozytywnie wzmacnij dobre zachowania, a na złe reaguj dopiero przy złapaniu kogoś na gorącym uczynku. Czy jakby ktoś zaspoilerował wam zakończenie książki, którą właśnie zaczęliście czytać, to chcielibyście ją czytać dalej? Pewnie niekoniecznie. Podobnie sprawa ma się wtedy, kiedy facet dopiero co cię poznał, zaczyna się wciągać, bardziej interesować, może nawet cię ślubić, a ty zdradzasz mu zakończenie waszej historii, pisząc rzeczy w stylu: ciągle o tobie myślę, zawróciłeś mi w głowie, czy myślałeś już nad imionami dla naszych dzieci? No dobra, tak raczej nikt nie napisze, ale wiecie, o co mi chodzi. Tym samym zdradzasz mu zakończenie, pozbawiasz wszystkich zwrotów akcji, rozwoju postaci, budowania napięcia. Faceci, którzy poznają zakończenie książki, zanim wciągną się w fabułę, często odkładają ją z powrotem na półkę i nigdy do niej nie wracają. Świadomość, że komuś bardzo zależy na wczesnym etapie znajomości, powoduje, że odczuwamy przytłoczenie. Często poczucie winy, że ktoś już jest bardzo mocno zaangażowany w relacje, a my nie. I to przytłoczenie powoduje, że taka osoba przestaje się odzywać. Nie pisze, nie dzwoni albo robi to lakonicznie. Z jednej strony czuje poczucie winy i jest mu głupio, ale z drugiej po prostu nie jest jeszcze na tym etapie emocjonalnym co ty, przez co jakakolwiek rozmowa, spotkanie czy nawet SMS powoduje u niego silny dyskomfort, poczucie winy czy nawet lekkie zażenowanie sytuacją, z której jak najszybciej chce się wydostać. Nawet kiedy bardzo cię korci, pozostaw odrobinę niepewności i tajemniczości. On do samego końca ma się zastanawiać, kto jest mordercą. Właśnie dlatego w trakcie rozwoju relacji możesz dawać mu wskazówki, ale nie gotowe rozwiązania. Napisz mu: lubię cię, jak Sanach, ale pomiń fragment, że myślisz o ślubie. Niech się zastanawia, co miałaś na myśli, czy lubisz go, bo jest fajny, czy może ma szansę na randkę z tobą. Napisz mu: jesteś fajny, odpiszę ci na bank, nawet jeśli będzie to zwykłe dzięki. Ale znając życie, będzie to pytywał, dlaczego tak uważasz i co masz na myśli, tak z czystej ciekawości, bo będzie chciał wiedzieć, w którym momencie tak uznałaś. Więc lepiej miej w zanadrzu jakiś dobry powód, na przykład: jeszcze nigdy nie poznałam kogoś, kto lubi pumpernikiel. Albo na przykład: kiedy byłaś z kimś na randce, kto ci się naprawdę spodobał, możesz po prostu napisać zwykłe: daj znać, czy cię nie zabili w drodze do domu. Jest to subtelna wskazówka, która może, ale wcale nie musi oznaczać: hej, wpadłeś mi w oko, nie daj się zabić, żebym mogła cię lepiej poznać. Pamiętajcie, że jeżeli facet wam nie odpisuje, raczej mało prawdopodobne, że jest poza zasięgiem dłużej niż kilka dni, chyba że wiedziałyście, że wyjeżdża bez telefonu w Bieszczady. Zawsze też możecie mu zresztą napisać, że jeżeli ma problemy z internetem, to w plusie jest najszybsze 5G w Polsce. Do 600 megabitów na sekundę. A kiedy już odpisze, umówcie się na randkę, żeby wspólnie oglądać jakiś fajny film. Dzięki 5G w plusie możecie pobierać duże ilości filmów, wspólnie grać w chmurze, oglądać koncerty czy sport na swoich smartfonach. Praca zdalna i uczestniczenie w wideokonferencjach również będzie dzięki temu ułatwione, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Więcej na ten temat w linku pod filmem. Piszcie, na jakie wiadomości facet wam zawsze odpisuje, a wy panowie podzielcie się informacją, na jakie wiadomości nigdy nie odpisujecie. Dziękuję wam bardzo za uwagę i do zobaczenia już niebawem. Pa!